Jesteśmy w etapie, żeby tutaj to pootwierać. Sobie nożyk muszę wziąć. Się bardzo łatwo otwiera z racji plasticzków, jakie tutaj są zastosowane. I tak, pierwszy rzut oka. Aha, tutaj jeszcze się otwiera to w ten sposób. Potrzebuję coś drugiego. Taką żyletkę, między płytkę. I powinno pójść. No chodź. Spróbujemy od tej strony. Tak. Tak, dobra. Tędy droga. Tu. I tu. No i mamy otwarte. Czyli trzeba tutaj dwie strony, a później te dwie. I o czym mówiłem prędzej. Tutaj to jest bardzo proste. Praktycznie, jak to się mówi, takie proste, że tu się nie ma co zepsuć. Mamy przyciski mechaniczne, nie żadne gumki. Wszystko jest w miarę schludnie polutowane, ale widać, że było ręcznie lutowane. Ale osoba, która to robiła, robiła to bardzo ładnie, mogę powiedzieć. Nie ma, jak to się mówi, nigdzie glutów zostawionych, ani nic. No ale co mówiłem, że bym chciał poprawić? A mianowicie tu jest V+ i to idzie tutaj do naszego przekaźniczka. On niby jest na 20 A 120 V AC albo 20 A 14 V. Tak, 14 V AC. DC, pardon. Czyli teoretycznie do 20 A powinien dać radę. Jedynie coś mi się tu nie podoba. Jest jakoś lekko dziwnie odlany. Co mi się nie podoba? Tutaj ta ścieżka jest przygotowana, żeby była zalana cyną, a nie została. I jak się nie mylę, to między tym a tym stykiem jest styk roboczy. Czyli ta ścieżka jest dużo dłuższa i to sobie zalejemy cyną zaraz. Nie wiem, czy to zalewać, bo tu ta ścieżka jest krótka. Ona jest OT+. To może będzie widać teraz. OT+ i plus. I to są te dwie ścieżki. To są nasze robocze ścieżki, które... O, odtąd dotąd. Które robią całą robotę, otwierając bądź zamykając układ. No i to sobie zaraz zalutujemy. A to chyba zostawię z racji, że to jest taki krótki odcinek, że nie chce mi się z tym babrać, ale skoro to jest tutaj odsłonięte, to jak to się mówi, wistawio. Więc potrzebujemy cynę, potrzebujemy lutownicę, tylko jak zawsze nie nagrzana, bo się nie przygotowałem, ale już się kopci, więc mamy znak, że będzie ok. I po prostu sobie dodam troszeczkę cyny, żeby te spadki napięcia nie były aż takie. No i gotowe. Choć kusi mnie, a jednak dobra, niech będzie. Powiem szczerze, jeszcze nawet nie podłączałem go do prądu, więc nawet nie wiem, czy jeszcze działa. Ale już go modzę, no to tak, ten typ tak ma, w dzieciństwie tak samo miałem, nowa zabawka, dobra, baterie się skończyły, trzeba zobaczyć, jak to działa. Nie było szukania baterii, tylko było szukania, jak to rozkręcić. Teraz troszeczkę podobnie, tylko zamiast szukania, czy to działa, ja od razu rozkręcam i modyfikuję, no trudno. Ten typ tak ma. Zalejemy ładnie cynusią. I powinno troszeczkę lepiej działać. Mniejszy spadek napięcia będziemy mieli.
Okej. Okay. Dobra. Uchniemy. Przetrzemy, żeby syfu nie było. I tyle w temacie. Składamy. I zaraz zrobimy pierwszy test z zasilania. Najpierw modyfikacja, a później zobaczymy, czy działa. No, udało się wykonać kabelki do CD60. Jedynie te terminale są takie malutkie, że tutaj weszło 1,5 mm kwadrat, bo to jest 2x75. Jako główne zasilanie użyłem 0,75. No, ten kabelek będzie naprawdę króciutki, więc myślę, że da radę, nie będzie aż takich dużych strat. No i drugi tak samo 2x0,75 i tak to będzie wyglądało. Jest krokodyl, jedna strona jest przylutowana i druga jest strona przylutowana, tak żeby w miarę było ok. I tak mniej więcej to wygląda w efekcie końcowym. Nie wiem, czy tutaj to zaizolować, zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Może, że jeszcze pociągnę tutaj odtąd dotąd taśmą jakoś, ale zobaczymy. Czyli teraz idziemy krok dalej.